Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Parlamentarzyści, Ministrowie, Generałowie, Żołnierze, Szanowni Państwo. To ważny dzień dla Sił Zbrojnych. Wraz z podpisem Pana Prezydenta pod nowelizacją ustawy o Urzędzie Ministra Obrony Narodowej kończymy półtoraroczny etap pracy legislacyjnej, który zapoczątkowały dokumenty przyjęte przez Prezydenta i Premiera w listopadzie 2011 roku, stawiające zadanie konsolidacji centralnych struktur dowodzenia. To także dzień wielkiej satysfakcji dla tych wszystkich, także dla mnie, którzy kilkanaście lat temu mieli zaszczyt pracować pod kierownictwem Pana Prezydenta, wówczas Ministra Obrony Narodowej. Wtedy właśnie powstały idee reformy kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Cieszę się bardzo, że teraz udało się doprowadzić te prace do skutecznego finału. Dziękuję Panie Prezydencie za tę inicjatywę sprzed lat oraz za konsekwencje i wsparcie Zwierzchnika Sił Zbrojnych w podjęciu i przeprowadzeniu tej reformy w ciągu ostatnich miesięcy. W tej pracy nad projektem zmian zaangażowanych było bardzo wiele osób na różnych szczeblach. Dziękuję im wszystkim. Szczególnie ministrowi Stanisławowi Koziejowi, szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, za świetną naszą współpracę, wielką energię, determinację i otwartość. Także moim zastępcom, Waldemarowi Skrzypczakowi, który prowadził zespół przygotowujący reformę, oraz Czesławowi Mroczkowi, pracującemu nad jej wdrożeniem. Szefom Sztabu Generalnego, Mieczysławowi Cieniuchowi i Mieczysławowi Gocułowi, za zaangażowanie w przyjęcie jak najlepszych rozwiązań. Dziękuję generałowi Mirosławowi Różańskiemu i członkom jego zespołu, tu obecnym, za nadzwyczajną pracę nad szczegółami reformy. Dziękuję parlamentarzystom, przewodniczącemu Stefanowi Niesiołowskiemu, który kierował także podkomisją, która pracowała nad projektem, oraz senatorowi Józefowi Zającowi, a także senatorowi Andrzejowi Owczarkowi, tu obecnym. Bardzo panom senatorom dziękuję. Szanowni Państwo, rozstrzygnięcia zawarte w ustawie konsolidują dowodzenie, ujednolicają system dowodzenia czasu pokoju i wojny, tworzą realnie połączone dowodzenie oraz pogłębiają cywilną kontrolę nad armią. Są to w moim przekonaniu zmiany bardzo potrzebne, zgodne z konstytucją i tworzące przejrzysty, dobry system. Zmiany te, przygotowane przez praktyków, były szeroko konsultowane. Dwukrotnie poświęcała im uwagę Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Rada Ministrów. Chciałbym zapewnić wszystkich, że w nowej strukturze nie zabraknie miejsca dla żadnego dobrego, ambitnego oficera. Liczę bardzo na każdego z Was służących dzisiaj w centralnych instytucjach. Jesteście potrzebni siłom zbrojnym. Szanowni Państwo, wyzwania stojące przed Polską w sferze bezpieczeństwa wymagają ciągłej elastyczności i głębokiego zaangażowania ludzi za nie odpowiedzialnych, tych w mundurach i tych w sferze cywilnej. Musimy realizować nasze plany modernizacyjne, mimo trudności budżetowych. Musimy dbać o żołnierzy, o ich status, o ich wyszkolenie, o ich głęboką patriotyczną motywację. Musimy dbać o spójność i niezawodność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Musimy też sprawnie i nowocześnie organizować nasze instytucje i procedury w siłach zbrojnych, bo bez sprawnego dowodzenia na szczeblu centralnym zmarnujemy wielki codzienny wysiłek żołnierzy oraz wysiłek obywateli, podatników, którzy wojsko otaczają swoim szacunkiem i wysoką akceptacją. Kamieniem milowym w realizacji tych celów jest dzisiejsza reforma systemu dowodzenia. Panie Prezydencie, chciałbym na koniec powiedzieć, że jesteśmy w pełni przygotowani, aby sprawnie wdrożyć te rozwiązania, utrzymując przez cały czas sprawność systemu dowodzenia i sił zbrojnych. Dziękuję bardzo.